Izraelczycy jako jedyni w świecie zachodnim w sposób jednoznaczny popierają aspiracje narodowo-wyzwoleńcze Kurdów, traktując to jako geostrategiczną przeciwwagę wobec ekspansji irańskiej w świecie arabskim. Przypuszczalnie Netanyahu rozmawiać będzie o tym z Donaldem Trumpem za tydzień w trakcie sesji ONZ w Nowym Jorku. Wbrew temu, co dziś powiedział Bibi, stanowisko Izraela w kwestii PKK niekoniecznie jest negatywne. Zdaniem wysokiej rangi czynników wojskowych, organizacja ta walcząca z islamistycznym reżimem Erdogana wcale nie ma charakteru terrorystycznego. Nie ulega wątpliwości, że niezależny Kurdystan w północnym Iraku stanie się naturalnym sojusznikiem militarnym i politycznym Izraela. Oddziaływać też będzie silnie na skupiska kurdyjskie w północnej Syrii, w sąsiedniej Turcji, a zapewne także w Iranie. Suwerenne państwo kurdyjskie na Bliskim Wschodzie oznaczać będzie ostateczne przekreślenie sztucznych granic postkolonialnych, wyznaczonych po I wojnie światowej i rozpadzie Imperium Osmańskiego w ramach układu Sykes-Picot.